W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z Flotarem zagramy w najnowszą podróbkę Garden of Banban 3 na Robloxie. A naszym zadaniem będzie ukończyć aż 38 poziomów, aby ukończyć Garden of Banban 3 na Robloxie. A po drodze spotkamy nowe przerażające postacie, takie jak Stinky Joel albo wielki i przerażający Silent Steve. Ale zanim to zrobimy, obowiązkowo pod tym odcinkiem zostawcie aż 3000 łapek w górę. To wtedy nagram dla was jeszcze więcej podróbek Garden of Banban na Robloxie. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag wakacje, ponieważ wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Właśnie znajdujemy się w chapterze trzecim razem z Flotarem w Garden of Banban 3. Siema. Siema, siema, witam. I skaczemy. Okej, okay, i musimy lecimy. Po prostu uciec, tak? Przejść. Tak, uciec. Musimy przejść 38. Ej, czekaj, to zjadł mnie. Stinger Flynn mnie zjadł. A ty jesteś tak tutaj? Być, bo jesteśmy na stage drugim teraz, no. Okej, okay. W ogóle patrz, mam dronika. Siema. A no, ja też mam dronika. To jest... On lata za mną. A mogę nim sterować? Jakiś pet, czy o co chodzi? Nie wiem, ale jesteśmy w środku Stinger Flynna. To jest dziwne, to jest bardzo dziwne. O, czekaj, dobra, za 25 robuxów tak, można kupić sobie peta. Pecika można sobie kupić. Ja bez peta musimy... będę biegał. Jeff Pixter tu jest, ale no. To jest też pet. Okej, okay, nas nie stać na pety dzisiaj. Tu są po prostu, zamiast morfów mamy pety. Tak, tak, dobra, jest winda, zapraszam. Winda. Czekaj, tu jest coś, napisane coś było. Tak, ja nie zdążyłem przeczytać, bo spadłem. What to do... Aha, a ty gdzie jesteś? Wiesz co, tutaj osiema. Witam. Tutaj nie możemy przejść, chyba tutaj. Nie. Oj, będzie magazyn, czyli to jest to jakby troszeczkę chapter 2, ale bardzo pozmieniany z tego, co widzę. No, to jest Silent Dobra. Steve. Pyk. Jest tutaj. Tak, Silent Steve to jest właśnie nowa postać stworzona przez społeczność graczy. Okej. Okay. Więc... Wow. Coś mnie chyba wciąga? Tak, tak, coś też mnie wciąga. Uważaj. Dobra. Uważaj na te pajączki, na nabnaby. Tak. Oj. Skaczę. Powiem ci, że prawie. A nie, dobrze. Niebezpiecznie tutaj, bardzo niebezpiecznie. O, można tu sobie przez ścianę tak jakby przejść. Ej. Ja nie mogę. Ała. Zaklinowałem się. Nie mogę wyjść. No i widzisz? Cheatowanie. No, zostaniesz uwięziony w ścianie na zawsze teraz. Ważne, musimy ten, checkpointy łapać. Czyli na tych kółeczkach stawać. Tak. Dobra. Ops. O, zginąłem. Właśnie i dobrze powiedziałeś o checkpointach. No nie łapałem checkpointów, cofnęło mnie. Stinky Joel. Zobacz. Dobra, kupię go. Jak już każesz mi, to kupię za te 25 Robux. Niekoniecznie... Flotar mi kazał jak coś. O. A niekoniecznie tak. No i co? No i gdzie jest mój Stinky Joel? Na pasku może? Nie ma. Dobra, tutaj checkpoint jest. Checkpoint? Nie wiem, czy mi zaliczę te checkpointy. No właśnie... Dobra, ważne jest, żeby nie zginąć. Wow, jaki wielki nabnap tam jest. Dobra, skaczę. Siema. Dobra. Wielki nabnap, niebezpiecznie. I co jest? Ej, ten chapter trzeci jest niezły. No. Co prawda troszkę robloxowy, ale... Tak, odrobinkę. Okay. Dobra, tu są jakieś drzwi, ale chyba musimy iść tędy. Tak. Dobra, ja, ja też tak chodzę, żeby zaliczyło, no. A jest... To jest dopiero stage 7. A jest ile tych stage'ów? 38 jest. O kurde. No, mamy sporo do przejścia. Dobra. Nie ale zobacz, dlaczego... jesteśmy na stage'u 9. No właśnie, to mi się kojarzy z jakiegoś powodu z Hagim Wagim, sezon drugi i tak dalej, Bo tutaj ten pociąg był, co tak jechałeś później. Kupiłem kolejnego peta. Którego nie masz? Którego nie mam. O, no i super. Gdzie moje pety? Ej, halo. Nie, no to jest dziwne. Moje biedne pety. Już dałem Robuxy, a nie dostałem. W ogóle byliśmy w środku tego Stinger Flynna, teraz już nie jesteśmy. Dziwne. W ogóle ja się zastanawiam, na czym polega ten poziom aktualnie. Bo wiesz, ja myślę, że te ławki będą nam zadawały obrażenia. To są ławki. Ławki szkolne tak zwane, że jak się o nią potkniesz, to noga rozwalona. No okej. Z ostrymi końcami, więc uważaj. Ej, potknąłem się, zobacz, Admiros, nie mam już nogi. A widzicie, mówiłem, chłop nie ma już nogi, stracił. Trzeba uważać na takie ławki. Wow, ale wielki ten, Stinger Flynn. Co jest? Taki brudny się wydaje troszkę, taki poplamiony. O, ciekawe. Tutaj checkpoint. Zaraz coś czujesz, jakiś pociąg będzie jechał. Wiesz, mam takie wrażenie, bo ciągle są tory. No właśnie, wszędzie te tory, a pociągu nie ma. No. Jakaś kamera. Ops. Dobra, to kamera? Od kiedy to jest kamera, Flotar? To jest ten... A, dobra, wiesz co, nie wiem, to troszkę nie wyglądało kamerę, nawet się nie przyjrzałem. Tak. No, wiesz jak jest. To niezła kamera. A czekaj, jeżeli w to wejdę? A nabnap pet? Może nabnap pet zadziała? Ej, czekaj! Mam drona, a może ja pilotem mogę zmieniać pety? Dron. Nie. Nie. Chyba nie. Ale do czego jest ten pilot w takim razie?
Do trzymania. To jest Slow Saline, ślimak. Dobra. Musimy na to wskoczyć i szybko uciekać. Ale okay, te checkpointy są za często. Zobacz, no to przecież jeden checkpoint był tu, drugi no tutaj. Tak, ale tu mógłbyś paść i byś wtedy, no... Mogę prze... Nie, no nie będę testował, bo może checkpointy dobra, w ogóle mi nie działają. Hops. Uważaj. Dobra. A coś będzie jechało, jak myślisz? No właśnie. Tory są niebezpieczne, więc może. Dobra, poczekam. Nie czekaj na torach, nie rób tego. Nie będę czekał. Nie, chyba spokojnie. Nic, chyba nie ma pociągów. Nie ma. Okej, tutaj nic nie ma. O! Patrz, masz kolejny checkpoint. Mm-hmm. Nice. I kolejny checkpoint. To są takie mini stage. O! To miejsce fajnie. Wygląda ciekawe. Czemu tu leżą zabawki? No, dużo zabawek jest. Bardzo dużo. Okay. Mogę wejść tu wyżej? Mogę wejść. To wbijaj. Ile prezentów jest? Mhm, bo to jest, to są po prostu zabawki, żebyś kupił je. A no. No. Ale... Jak wdepniesz zabawkę, to za robuxy. I ci automatycznie pobiera, nie możesz po prostu powiedzieć nie. No sorry, no już. No. Wszystkie robuxy ci wydaje. O, tutaj, tu musimy iść. A ja poszedłem dalej. O, a, siema. Ja też jestem. Tutaj, siema. Zapraszam, za róg. Jest pociąg, patrz. O, jednak jest. Normalnie, no i Slow Saline sobie jedzie jako ostatni wagon? Nie wiem, czasami nie rozumiem tego. A, 2 minuty musimy chyba poczekać na kolejny pociąg i pociągiem pojechać? 2 minutes until the next train. 2 minuty! Czekaj, Admiros, chwila. Coś mi tu... No, a był pociąg, odjechał. A jeżeli bym skoczył sobie... Okej, okay. Nie, nic z tych rzeczy. Ej, wiesz co, ja dam reset charakter. Może okay. To mi przywróci pety. O, właśnie. Aha, więc jednak, patrz. O, masz pety. Mam peta. O. Puściłem go. No właśnie, to jest taki... I mam Stinger tego, nie Stinger... Pociąg. A 2 minuty miało być do pociągu. Dobra, wsiadam. Nie. Popsuło mnie. Mnie też. Ej, halo. Jestem. Nara, Flotar, trzymaj się. Dobra, też jestem jednak. Te pety w ogóle zajmują pół ekranu, muszę je wyłączyć. No. Jak je wyłączyć? Musisz o, dobra, schowałem je. Na niego. No. Myślałem, niebezpiecznie. Że... Ej, ten pociąg, ej, pociąg się wykolei. No właśnie. Ej, tam żabka jedzie na początku. Widzę. Zginę, Flotar, nie, żegnaj. Nie rób tego. Muszę do żabki. Okej. Okay. Ała. Ej, co jest? Dobra, jednak nie. Nie ruszam się. Co jest? Pociąg się... Zatrzymał się, wykoleił się. Okej. Okay. Możemy iść. Tak, do żabki. I tutaj, przez te przejście. Pyk. I... O, proszę bardzo, jestem. Dobra, jest. Już siema. Myślałem, coś się popsuło. Do żabki tutaj. Idziemy. A nie, teraz idziemy do ślimaka, do Slow Saline. No, a to czekaj, tutaj coś jest. Tam węd tam tylko był. Myślałem, tak, że coś tak. Tam było. Teraz idziemy przez labirynt. No, oj. Ładne kolorki. No, aż takie bardzo rażące. No, o, labirynt. Dobra, oj, jaka jest dobra. Pierwsza zasada labiryntu? Trzymaj się. Nie zgubić strony. Się. Prawej strony. Chyba. Prawej? A to właśnie nie wiem, czy to ma znaczenie, prawej. Czy lewa, czy prawa. Nie wiem, podobno prawa jest lepsza. Okej. Okay. O, dobra, mam wyjście. Ja się zgubiłem. Klasycznie. Nie, tędy będzie wyjście. Nie mam wyjścia. Wyjdź po mnie. O! O! Chyba mam. Nie, to ja mam. O! Znalazłem. Jak znalazłeś? Znalazłem... wejście. Och. No, znalazłem wejście. No po prostu. To jakbyśmy chcieli wrócić... Found you. Co found jest? You? Ktoś się znalazł. Tak. Tu chodzi pewnie ten potwór jakiś. Ja widzę tego. To jest taki, Admiros, taki jakby ślimak zakrwawiony, no. Z jednym okiem. Co? Muszę go zobaczyć. Poka. Czekaj, ja po ciebie wyjdę może. Tu, idę obok chmurek. O, tu, chodź. Z tyłu za tobą. Gdzie? Zgubiłem się. Tu, chodź. A, tu jesteś, siema. Poka ślimaka. Tu i tędy? Tu. Dobra. Zobacz. Wow. I on wyskakuje. Wow, gdzie? No, tutaj, no wprost. On jest oczko. No i się pokazuje. A mogę tam wejść do niego? Już nie chciał wejść. Wlazłem tam. Patrz, wchodzisz tu, co nie? O, teraz no. Tu. Siema. I teraz tu. Na i górę powinien można. Nas załatwić. Siema, poskakałem mu po głowie. Niebezpieczne klocki się szykują tutaj. Czy ja wiem, czy takie niebezpieczne? O. Dobra, chyba na górę? Zjeżdżalnie są, ciekaw jestem, co to działają. Za jakiś plac zabaw? To jak Bakrumsy trochę wygląda. O, Stinky... Ej, to jest ten pet, którego kupiłeś chyba, nie? No patrz, mam go. Pyk. Aha, to po prostu Stinky Joel. W dwóch miejscach, żeby dwa razy śmierdził zachęcić. Taki mały. No jak bo go wyłączyć? Tam tunel dalej był, to myślałem, że wiesz. Że tu na... No, ja klikałem na po prostu na tego peta. Jedynka. Ja klikałem i nie działa. No to dobra, w takim razie ważne, ten pet już będzie z tobą na zawsze.
Nie chcę, żeby był na zawsze ze mną. No już za późno, Admiro, rozkupiłeś go, jest twój. Kurczę, no. A to jest w ogóle 22 stage, jeszcze dużo przed nami. Ale rzeczywiście, no. To no, musimy... no. Ciekaw jestem, czy będzie, wiesz, jakieś takie zakończenie super, czy będzie... Spadłem. Dobra. Wiesz co, myślę, że zakończenie będzie, że spotkamy na końcu przerażającego potwora i będziemy musieli go pokonać. No, w sumie spoko, bo Ban Kindergarten 3. O, to jesteśmy teraz chapter trzeci oficjalnie. No, oficjalnie tak. Wchodzimy do chapteru trzeciego. Chapter trzeci, to jest to. Przedpremierowo. Dobra, tutaj chyba... Uuu. O, czekaj, na górę nie mogę wejść. Możesz. Ej. Ej, coś się w ogóle śmieje, słyszałeś? Tak, ale to co chwilę się coś śmieje z nas. Aha. Ktoś ma o, patrz, są drzwi tego, Stinky Joela i Chef Pixter. Ale nie możemy tam iść. W ogóle oczy widzisz? Z tych drzwi no. Patrzą jakoś tak. Widzę. Tam nie wolno wchodzić. No nie wchodzimy. Zresztą i tak są na ziemi kolce, więc lepiej nie ryzykować. No. O, co zaśmiało. To jest? Idziesz tam? Nie, tam się chyba nie da wejść. Ale ten pet mi lata, ja go nie mogę wyłączyć. Wyłącz się, pecie. Cała rodzinka, ban. Uuu. The family. Nieźle to wygląda, powiem ci szczerze. Idziemy do rodzinki? Idziemy w lewo czy w prawo? Ja poszedłem tutaj w prawo. The Outcasts. O! Okej, dobra. I... Aha, to jest po prostu kolejny... Wow! Oj. O! Rozsypałem się. No właśnie, widziałem. Ale pety mi zniknęły. O, to w sumie dobrze. Biegnę. Tak. Biegnij. Ja już... O, Szybko. Admiros, szybko. Na ciebie. Bo te drzwi... Jestem. Wow. No nie wiem. Ta postać nazywa się Zolfius, jak coś. I... Wow. Jakieś metalowe? Nie wiem, nie podoba mi się to, dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie. O! O! Szef Pixter! Świnka! A nie możemy do nim podejść nawet. Nie, on nas patrzy, obserwuje na nas. Można mieć peta. Kupujesz? Nie. I później znowu nie będziesz mógł go usuwać. O! Trudne pytanie, musisz... Zagadka dla ciebie, Flotar. No. Wcale nie masz podpowiedzi tu i nawet jeszcze tu. I nawet jeszcze tu jedna. Tak, jest. Jest? Tak, jest. Dobra, let's go! Pewien. O! Nie udało się. Ojej! No to jednak nie jest. Miro, pomyliłem się. Dobra, drugie pytanie. Kto stworzył te obby? Demon czy Burrito Piñata? Demon. Ja Burrito Piñata. O, jednak nie demon. No. Okej, pomyłka. O, i tylko dwa pytania były, a szkoda. No, to wiesz, proste pytanka. No. Takie... Dobra. W ogóle lewitujące ławki, kto to wymyślił? Ej, czekaj, czy to jest... God. O nie, czy Vent. Do Venta? A, do Venta. Nie, teraz my uciekamy z tego miejsca. No. To jeszcze nie koniec. To jest ten, pokój tego, Pixtera. Eat more, get bigger. O, zgadza się, potwierdzam. Dokładnie. Jedz więcej, tak to będziesz działa. Większy. Dobra, 35 chapter. Czyli powoli... 35 chapter. No, 36. Ej, zbliżamy się do końca i to no naprawdę. Właśnie, chciałem się zapytać, ile tutaj jest tych... To miejsce jest dziwne, powiem ci szczerze. Początek. A, dobra. I wydaje mi się, że ostatni boss to jest Stinky... Serio? Stinky Joel! Stinky Joel. Tego jeszcze nie było. Obby complete! Skaczemy w kulki! Woho! Udało się! To wygląda... Teleport to start. Tak, to są po prostu kulki. Basen z kulkami. No i tyle. Udało się. Dotarliśmy do zamkniętego pokoju, w którym jest Stinky Joel. A, i możesz się teleportować, Admiro, zobacz, na samą górę. Teleport to start. Patrz, widzisz wszystkich z góry, możesz zaraz obserwować. Tak, ale to jest początek. No wiem. I zaczynamy od początku.